Cześć, Bartek Urban zapraszam do testu mojej bestii. Dzięki za wstęp. Jeśli interesuje Cię, czym jeździ redaktor Autowizji, to nie są to tylko Ferrari, Lambo, Mustangi czy stare BMW M5. Jest jeszcze maszyna dla prawdziwych mężczyzn. Pojazd bez wspomagania kierownicy, ABS-u czy kontroli trakcji, gdzie liczą się tylko umiejętności i siła mięśni. Przedstawiam Kona Honzo AL z 2018 roku w rozmiarze M. Kona to jedna z bardziej znanych marek wywodząca się z Kanady. Honzo jest ich sztandarowym, sztywnym rowerem trailowym, na którym można zwiedzić górskie szlaki i bikeparki, jak również wybrać się na przejażdżkę po mieście czy po bliskim lesie. Super krótki tylny trójkąt sprawia, że rower jest zwinny, zrywny i świetnie się prowadzi. Ze standardowego wyposażenia została już tylko rama i siodełko. Amortyzator został wymieniony na RockShox Revelation w standardzie Boost ze skokiem 140 mm. Nie ma też skrzypiących i piszczących plastików, bo większość części jest wykonana z jakże luksusowego aluminium. Oczywiście brak też rysującego się piano black, za to na dolnej rurze znajduje się jedno mocowanie na cup holder, po rowerowemu koszyk na bidon. Zmiana wysokości siedzenia, czyli siodełka WTB Volt, odbywa się dzięki jednej z najlepszych na rynku regulowanych sztyc i manetki niemieckiej firmy Bike Yoke. Osprzęt to mająca najlepszy stosunek jakości do ceny grupa Shimano SLX 7000, sparowana z kasetą, łańcuchem i korbą XT 8000. Pedały oraz kokpit, to znaczy mostek i kierownica, to produkty polskiej firmy Dartmoor. Odpowiednią trakcję zapewniają opony Continental Racing w rozmiarze 29x22 we wzmacnianej wersji Protection z najlepszej mieszanki gumy Black Chili. Za wygodę prowadzenia odpowiada większa wersja chwytów Audi Longneck. Części z tych rzeczy możesz przyjrzeć się bliżej w moich pozostałych filmach, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Odpowiednikiem brzmienia silnika w rowerze jest dźwięk tylnej piasty. W tym przypadku jest to zestaw kół szwajcarskiej firmy DT. Model M1700 kręci się na piastach 350, wyposażonych w słynny i opatentowany przez DT system zazębienia Ratchet, czyli takie sprzęgło. W tej konfiguracji rower na bezzębkowych oponach waży zaledwie 12,5 kg. Kona Honzo to świetny, uniwersalny rower konkurujący z Dartmoorem Primalem, NSE Centricem, Trekiem Rosco czy Meridą Big Trail. Jej rama jest ładna, zgrabna i posiada wszystko to, co powinna. Więc jeśli szukasz lekkiego i sztywnego roweru, który odnajdzie się i w górach, i w mieście, to Honzo AL mogę śmiało polecić. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!